No kochani, mamy godzinę 8:20 i był samochód dostawczy, który przywoził tutaj mięso do stołówki. I to taki pan, który tu już chyba trzeci raz. Proszę, co mi przywiózł. Zobaczcie, co mi przywiózł. Już kapitan Żbik próbuje tam nosa włożyć. No coś niesamowitego, zobaczcie. Kurczę, tu jest chyba więcej niż 5 kilo. Zaraz zobaczymy, co tu jest. O, zobaczcie, ile chętnych jest. Ile chętnych jest. Zaraz kicie. Ale będzie wyżerka. Jezus Maria. Ktoś tu dzwoni. Zaraz zobaczymy, kto tu dzwoni, co chce. Tak, ktoś tu dzwoni. Tak, słucham. Jak tyś spamowcy. Kicie, o, już wszystkie przecie. Kicie, kicie, chodźcie. Kitki. Chodźcie, ale mięcha mamy. Zobaczcie. O rany. O rany, zobaczcie. Zobaczcie, to zamrożone jest. Kicie, kicie, chodźcie. Kiciolki. Chodźcie. Zobaczcie, jakie ścinki są. Kicie, kicie. Chodźcie. Boże, Boże, Boże. Tu jest surowe mięso. To będziemy gotować. I tutaj mamy. Kurczę. Chodźcie, kicie. Julka, masz tam. No, muszę rzucić tam, bo nie wszystkie tutaj wskoczą. Chodźcie, kiciolki. I tutaj też jest. Nawet nie będę tego... No wchodź tutaj. No chodź, chodź, chodź. Macie. Oj, 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 oj. Zaraz pozanosimy kotkom. Chodź, murzynek czy pieszczo, chodź, kicia. Jo, 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 jo. Ale się nam trafiło wyżerka. No muszę nóż schować. No, chodźcie. Zobaczcie. Kicie, kicie. Kiciolki. Kicie, kicie. No co, ciotka, no. Jest jedzenie, jest. To teraz tak, kochani. To biorę do lodówki. Do lodówki to surowe mięso się ugotuje. A muszę wziąć wiaderko, bo tak to mi się to rozwali. A co ty tam, Basiorek, jeszcze szukasz? O, patrzcie. Jeszcze mu mało. Jeszcze mu mało. Zostaw to. Idź stąd. Idź stąd. Co ci tu? Co ci jeszcze? Co tu jeszcze chcesz? Jeszcze ci mało. Będzie tu rozwalał. Się znalazł. Cholera. Spadło mi. Te koty to. Cały stół ma jeszcze mu mało. Jeszcze będzie szukał. Wybredny. No. Pajacuje. No, zaraz pozbieram to resztę. Zaniosę tym innym.
zaniesiemy garfieldom, fraglesom, gacusiowi, wesołej ciotce. Tak, tu włożymy. Dobra. Tu drzwi otworzymy, żeby do lodówki schować. Dobra. Dobra. No, tu jeszcze mają, proszę, niezjedzone. Nie, no baciorek surowe mięso chciałby jeść, że tak się dobierał. Baciorek, ty mi nie wciskaj, że ty taki chcesz tego surowego mięsa. No. No do lodówki. Tak, o raz. Dobra. A to niech zjedzą co zjedzą, a resztę tego. O, o jak mruczy. O, a nie, ona ma problemy z dziąsłami. Wesoła ciotka, ta ciotka płaczka. No. A ty co? Nie potrafisz wejść? Macie, będę zbierał później to. Ścinki, coś wspaniałego, ścinki. No ten pan jest wspaniały. Trzeci raz mi przywiózł. Trzeci czy czwarty raz. No. To to schowamy do lodówki. No szkoda, że nie ma Zyzia, Romea. No Niunia rano była pod blokiem. To ją wziąłem do pokoju. Wczoraj też ją wziąłem do pokoju i tego w sumie w pokoju cały dzień była. Dopiero tak na noc ją wypuściłem na dwór, bo nawet chciała na dwór, bo się wyspała, najadła się. I to mamy lodóweczkę, kochani. 409 zł nas kosztowała. O kurczę, już zamrażalnik zaczyna się. Tutaj coś mam. Trzeba wyjąć. Tak. To jest wędlina, to ona później pójdzie. Tu jest boczek. To nie będziemy nic, a to surowe ugotuje się. Dobra. No nie ma. Nie ma krakierka. Nie ma pipi. No oberwało mi się w związku z tym, ale no kochani, nie ma tak, że ja się postawię całkiem. Będę walczył z gminą i z DPS-em naraz. Nie dając do adopcji. Pipi. Dopiero by mieli na mnie haka. Nic, jednego z tych czterech rudych wezmę sobie. Złapię i zostawię.
Także nie rezygnuję z rudego. A skoro Pipi ma mieć dom, to dlaczego nie? No, są duże obawy odnośnie adopcji, odnośnie osoby, która bierze pani wolontariuszki. No kochani, to jest osoba sprawdzona w gminie, która nie robi tak ad hoc, bo sprawdza, do kogo idzie. Jest umowa adopcyjna. Mało, po adopcji robi kontrolę, sprawdza, w jakich warunkach adoptowany kot żyje. I w umowie jest zawarte, że jeżeli coś nie tak, to ma prawo zabrać z powrotem i zabiera. Poza tym robi zdjęcia tam już na miejscu po adopcji jako dowód. No i z tego, co rozmawiałem, no to pani Monika mówi, że mi zdjęcia prześle Gacusia w nowym miejscu, a Gacuś to w ogóle podobno bardzo dobrze trafił do bardzo jakiegoś bogatego domu. Jest dziewczynka 6-letnia, a Gaculek lubi, ten klakierek lubi być giziany. No to na pewno będzie miał zapewnione gizianie. Natomiast Pipi rzeczywiście, z tego co pani mówiła, to jeszcze nie jest osoba wybrana do adopcji, ale była z nią taka bardzo sympatyczna pani, druga koleżanka, która też tam zajmuje się wolontariatem. Podobno jest to z zawodu pielęgniarka. Podobno. Nie wiem, czy to, ale ktoś tak wspomniał. A na bramie kolega był. I mówi, że znajomą spotkał. Mówi, pielęgniarkę. Także sobie porozmawiali. Stąd się dowiedziałem. Te fakty. Czy to, że pielęgniarka. No i podobno u niej ma tam być. Jakiś czas. Aż się lepiej oswoi. No i później, jak będzie osoba do adopcji, no to pójdzie do adopcji. No, a może będzie tak, że zostanie u niej. To też nigdy nie wiadomo. Nie? A zobaczcie, ile jest. No, a kotki przebierają. Dobra, tyle wam zostawię. To i tak wam starczy. Aha, Basiorek, no, nie je. A surowe mięsko chciał. Surowe mięsko chciał. Taki. Skory do jedzenia. Chciał mi rozwalać torebkę. Tak, czekaj, jeszcze tu zabierzemy. Bo i tak tego nie zjesz, kolego. Za dużo tu dla ciebie. No, to mają wyżerkę. Ale się mi się trafiło. No, kochani, tak mogło być by co dzień. To by kotki miały odmianę od tych Feliksów, Bazylów i innych. No, trzeba przyznać, że brak korpusów to jest ciężka, niepowetowana strata. Co jak co, ale to mięsko kotki sobie podjadały przez 24 godziny. Nie miałem problemu, że tam muszę dużo dawać im Feliksa. Po prostu miały, najadły się. Wielka strata. Uważam, że wielki błąd dyrekcji, że dyrekcja poszła na łatwiznę, likwidując korpusy i zezwalając na likwidację stołówki na kotłowni.
Wielki błąd, panie dyrektorze. Bo to nic nie zmieniło. Nic nie zmieniło. Poza tym, że kotki bardziej głodne chodzą. Ale może właśnie o to chodziło. Żeby nie dokarmiać. Bo to jak to wcześniej słyszałem zarzuty. Pan rozmnaża koty. Jak? Bo pan je karmi. I taki fałszywy pogląd pokutuje chyba jeszcze. I żal mi. Żal mi braku zrozumienia. I takie fałszywe poglądy. Że jak się kota nie da mu jeść, to on się stąd wyniesie. A ja się pytam, a gdzie on się wyniesie? No proszę mi powiedzieć, gdzie ten kot się wyniesie, skoro tutaj jest jedzenie, tu jest stołówka, tu są ludzie, tu są pustostany, tu ma gdzie mieszkać, tu są myszy, tu są szczury, to gdzie się wyniesie? Do Jaromina? Gdzie? No gdzie do cholery się wyniesie? Co, do lasu się wyniesie? Takie bezmyślne założenie. Tu był szpital za Niemców, były koty. Był szpital w okresie wojny dla żołnierzy, były koty. Byli Rosjanie do 57 roku, były koty. Było nasze Wojsko Polskie. Do 90 w tej części, a do 2001 w tamtej części były koty. Teraz jest DPS, są koty i co? Nie dacie kotom nic, jeśli nie będzie kotów? Bzdura. Totalna bzdura. Co, może mniej będzie? A może będzie więcej, jak nikt nie będzie się nimi zajmował, tak jak ja. Nie będzie sterylizował, nie będzie kastrował. Zostawimy samych sobie. Dopiero będzie kotów. Co nie było tak w przeszłości? Ile tu kotów było? Gdzie one się pchały? Po piwnicach. Wszędzie. Wyskakiwały ze śmietników. Jaki to był obraz? A teraz jak uporządkowałem, to się okazuje, że to nie jest to. Bo co? Bo koty są jeszcze? Bo nie ma, nie powinno być żadnego kota tutaj? Bzdura. Nawet jeżeli wszystkie wywieziecie, co nie wolno zgodnie z prawem, to i tak tu się pojawią i będą. Bo to jest jak woda, która napływa. Możecie wybierać, one i tak będą przychodzić. Kot był i będzie i kot musi być. Jeżeli nie chcemy, żeby szczury i myszy łaziły pod nogami i po stołówce. Jak pisała jedna internautka gdzieś tam w jakiejś stołówce. Mielili mięso, to szczura zmielili. I poszedł do jedzenia. Tyle szczurów było. A co tu myślicie, że tu szczurów nie ma? Są. Pokazywałem nieraz tam te dwie studzienki, gdzie Margolcia i te inne nasze koty pilnują. A ileż to ja znajduję małych, młodych szczurów zaduszonych. I tego nikt nie widzi, nie docenia. Nie szanuje kota, tak jak mu się należy oddać cześć za to, co robi dla człowieka, a człowiek tak mu się odpłaca. No, i to jest nasza cywilizacja. Wygląda, że są osoby cywilizacyjnie na niższym poziomie i kulturowym. Bo tak traktują kota. Nie doceniają jego roli. Wstyd. Wstyd i hańba.